Cześć! Tym razem opowiem o otaczającej nas przyrodzie, no i zjawiskach, z których na co dzień nie zdajemy sobie nawet sprawy. To jest właśnie fizyka, nauka, która zaspokaja ciekawość świata, wyjaśniając nam, jak działa natura. Opowiem Wam o kolejnym rodzaju fal mechanicznych, mianowicie dzisiejszy odcinek będzie o falach dźwiękowych. Słyszymy je na co dzień. Nasze uszy wychwytują dźwięki, a specjalne elementy w naszym uchu zamieniają falę dźwiękową w impulsy nerwowe, którym mózg przypisuje odpowiednie znaczenie. Zadajmy sobie teraz pytanie, jak powstają fale dźwiękowe i w jaki sposób rozchodzą się w przestrzeni? Z pomocą przyjdzie nam piękny kieliszek do wina. Gdy nalejemy do niego odrobinę płynu i zaczniemy pocierać jego górną krawędź, to pojawi się dźwięk docierający do naszych uszu. Dodatkowo na powierzchni płynu pojawia się fala. Uderzając delikatnie o powierzchnię szkła, też zobaczymy falę na wodzie, a kieliszek wyda charakterystyczny dźwięk. Źródłem tego dźwięku jest kieliszek, a powodem część przekazanej energii podczas uderzenia. Postawmy hipotezę. Źródłem fali dźwiękowej jest drganie kieliszka. Spróbujmy potwierdzić lub obalić tę hipotezę. Spójrzmy na inny przedmiot, metalową linijkę. Kiedy ją wygniemy, pojawi się odkształcenie, które po puszczeniu linijki przemieni się w gasnące drgania. Linijka wyda dźwięk. Im bardziej linijkę wysuwamy, tym częstotliwość drgania linijki jest mniejsza i docierający do nas dźwięk posiada niższą częstotliwość. Z tego doświadczenia płynie prosty wniosek. Częstotliwość drgania linijki w jakiś sposób ma wpływ na wysokość rejestrowanego dźwięku. Im wyższa częstotliwość, tym wyższy dźwięk. Zróbmy inne doświadczenie. Tym razem wykorzystam kamerton. Uderzając nim o podłoże, usłyszeć można charakterystyczny wysoki dźwięk. Tutaj żadnych drgań nie widać, ale czy na pewno? Zbliżmy się do kamertonu i zarejestrujmy jego ruch w 1600 klatkach na sekundę. Okazuje się, że ramiona kamertonu wykonują drgania. Można je efektownie wytłumić w wodzie, zanurzając fragment kamertonu. Woda w przepiękny sposób odbiera te drgania, rozpryskując się przy tym we wszystkie strony. Wprawny i dociekliwy widz może nawet ocenić, z jaką częstotliwością kamerton wykonuje drgania. Tutaj przy okazji świetnie widać kulistość kropli, zawdzięczaną siłom spójności. Spadająca kropla odbija się od powierzchni wody, jak od trampoliny, dzięki zjawisku napięcia powierzchniowego. Przeprowadzone eksperymenty zdają się potwierdzać hipotezę na temat źródła dźwięku. Możemy więc zapisać, że źródłem dźwięku jest drgające ciało. Gdy częstotliwość drgań wzrasta, to rośnie częstotliwość emitowanego dźwięku, czyli wysokość dźwięku. Popatrzmy teraz na sposób działania najczęściej spotykanego źródła dźwięku w naszych domach – głośnika. W trakcie jego pracy, czyli wytwarzania dźwięku, membrana głośnika wykonuje ruchy raz do tyłu, a raz do przodu. Nie wiem, czy wiecie, ale ruchy te są możliwe dzięki elektromagnesowi umieszczonemu w tylnej części głośnika. Czy domyślacie się już, do którego typu fal zaliczymy falę akustyczną? Dla przypomnienia i porównania spójrzcie na te dwa sposoby wytwarzania fali mechanicznej, poprzecznej i podłużnej. Przez analogię możemy założyć, że fala dźwiękowa musi być falą podłużną, bo sposób jej wytwarzania jest podobny jak sprężenie slinki. Fala dźwiękowa, podobnie jak inne fale mechaniczne, przenosi energię. Świetnie to widać na przykładzie świeczek umieszczonych w pobliżu głośnika o dużej mocy. Drgania głośnika wytwarzają podłużną falę akustyczną, w której cząsteczki ośrodka silnie drgają. Energia przenoszonej fali może być na tyle duża, a więc drgania cząsteczek mają na tyle wysoką amplitudę, że mogą swoimi gwałtownymi ruchami zgasić płomień. Warto tutaj nadmienić, że energia fali mechanicznej jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy. Mówi się też, że energia takiej fali jest sumą energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości drgającego ośrodka.
Wraz ze wzrostem odległości od źródła dźwięku, natężenie dźwięku maleje, bo energia fali rozprasza się we wszystkich kierunkach. Tutaj warto dodać, że fala akustyczna jest falą kulistą. Samo pojęcie natężenia jest może mało zrozumiałe. Natężenie opisuje, jaka energia jest przenoszona przez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu. Aby to lepiej wyjaśnić, musimy sobie stworzyć powierzchnię wokół głośnika i obszar rozchodzenia się początkowo wyemitowanej energii. W pobliżu głośnika wydzielana energia zajmuje niewielką powierzchnię, więc natężenie dźwięku przechodzące przez tę powierzchnię musi być wysokie. Wraz ze wzrostem odległości od głośnika powierzchnia pęcznieje, ale ilość przenoszonej energii pozostaje stała, o ile założymy, że nie dochodzi do jej strat. Ta sama energia rozłożona na większej powierzchni staje się coraz rzadsza i przez to daje niższe natężenie dźwięku. Na przykład chcąc być słyszalnymi w całej sali, musimy mówić głośniej, by rozpraszający się dźwięk mimo wszystko dotarł do końca pomieszczenia, a jego natężenie było na tyle duże, by poziom natężenia dźwięku był wystarczający na wyłapanie go z otoczenia spośród innych źródeł dźwięku. Tutaj mamy prosty przykład. Mówię cały czas ze stałym poziomem natężenia dźwięku. Gdy dodam do swojego głosu inne źródła dźwięku, to mój głos staje się coraz mniej wyraźny. Dzieje się tak, bo różnice w poziomach natężenia dźwięku stały się podobne. W poprzednim filmie zwróciłem uwagę, że aby doszło do rozchodzenia się fali mechanicznej, musi występować ośrodek sprężysty. Dźwięk może rozchodzić się w powietrzu, ale też w cieczach i ciałach stałych. Można udowodnić to w dwóch eksperymentach. Jeden z nich wykonywałem jeszcze w dzieciństwie, zastanawiając się przy tym, dlaczego to urządzenie działa. Mówię tutaj oczywiście o telefonie wykonanym z kawałka sznurka i dwóch kubeczków. Mówiąc do jednego z kubeczków, fala akustyczna uderza o jego dno i sznurkiem w postaci drgań przekazywana jest do drugiego kubeczka. Drgania te zaczynają ponownie rozchodzić się w drugim kubeczku w postaci fali dźwiękowej. Dźwięk jest częściowo zniekształcony, bo w trakcie przenoszenia tego dźwięku drgania w sznurze są rozpraszane i nakładają się z innymi drganiami. Oczywiście, gdy zabierzemy sznurek, to w drugim kubeczku żadnego dźwięku nie usłyszycie, bo zabraliśmy ośrodek sprężysty, w którym rozchodziła się fala dźwiękowa. Podobnie jest z powietrzem. Dzięki temu, że powietrze składa się z cząsteczek, to jest ośrodkiem sprężystym i może przenosić fale dźwiękowe. Można to udowodnić umieszczając grający telefon w próżni. Wraz z odsysaniem powietrza rejestrowany dźwięk staje się coraz cichszy, bo zaczyna brakować ośrodka, w którym mógłby się on swobodnie rozchodzić. Z tego doświadczenia wynika więc, że dźwięk nie może rozchodzić się w próżni. W tym eksperymencie muzyka jest nadal lekko słyszalna, bo po pierwsze, nie wytworzyliśmy próżni doskonałej, a po drugie, dźwięk w postaci drgań jest przekazywany z telefonu przez ścianki naczynia dalej na zewnątrz. Na tej przecież zasadzie działał telefon ze sznurka. Warto wiedzieć, że prędkość dźwięku zależy od rodzaju ośrodka. Przyjmuje się, że prędkość dźwięku w powietrzu w temperaturze 15 stopni Celsjusza wynosi około 340 metrów na sekundę. No i zazwyczaj ta wartość używana jest w zadaniach z fizyki. Dla stali prędkość dźwięku wynosi już około 5790 metrów na sekundę. Dowodem na skończoną prędkość dźwięku jest proste doświadczenie. W tym celu potrzebny mi będzie kawał blachy, młotek, dobry mikrofon kierunkowy, no i trochę wolnej przestrzeni. Uderzam w blachę w pobliżu obserwatora i nic szczególnego się nie dzieje. Dźwięk uderzenia ma wysoki poziom natężenia. Oddalam się od obserwatora. Im jestem dalej, tym poziom natężenia dźwięku jest niższy. Zwiększmy dystans między źródłem dźwięku a obserwatorem jeszcze bardziej. Tym razem dźwięk ma jeszcze niższy poziom natężenia. To, co nie uległo zmianie, to jego częstotliwość, czyli wysokość dźwięku.
Jak już wiemy, dźwięk w powietrzu rozchodzi się kuliście we wszystkich kierunkach i dlatego też jego intensywność w wybranym kierunku wraz z odległością od obserwatora gwałtownie maleje. Idę jeszcze dalej. Uderzając w kawał blachy w tak dużej odległości, dźwięk jest ledwo słyszalny. Ciekawsze jest jednak to, że dźwięk doszedł z opóźnieniem do obserwatora w porównaniu do zarejestrowanego obrazu. Jest to koronny dowód na skończoną prędkość rozchodzenia się dźwięku, który, aby pokonać pewien dystans, musi przemieszczać się przez określony czas. Znając dystans i różnicę między czasem zarejestrowania uderzenia a dotarciem dźwięku do obserwatora, możemy jeszcze oszacować, ile ta prędkość wynosi. Skorzystam tutaj z prostego wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym. Rozwiążmy teraz jakieś zadanie. Membrana głośnika drga z częstotliwością 500 Hz. Oblicz, ile wynosi najmniejsza odległość między dwoma obszarami zagęszczeń powietrza przed głośnikiem. Przyjmij, że prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 340 m na sekundę. W zadaniu wypiszemy dane. Wiemy, że fala dźwiękowa to podłużna fala mechaniczna. Zastosujemy tutaj więc wzór na częstotliwość i prędkość takiej fali. Wzory te pojawiły się w jednym z moich poprzednich filmów. Zauważyć należy, że równania te można złożyć w jedno. Wystarczy, że wzór na prędkość zapiszemy w następujący sposób. Podstawiając drugi wzór pod pierwszy, otrzymamy równanie V jest równe lambda razy F. Można sobie ten wyprowadzony wzór zapamiętać i wykorzystywać w innych zadaniach z tego działu. My w zadaniu chcemy obliczyć długość fali, dlatego też podzielimy to równanie obustronnie przez częstotliwość. W ten sposób otrzymaliśmy równanie na poszukiwaną wielkość fizyczną. Wystarczy teraz podstawić podane wartości i obliczyć długość fali. Wynosi ona 68 metra. Wynik możemy podać w centymetrach. Jest to 68 cm. Po tym filmie powinniście już wiedzieć, co to jest źródło dźwięku i podać kilka jego przykładów. Dobrze, jak będziecie wiedzieć, do jakiego rodzaju fal mechanicznych zaliczymy falę akustyczną. Dobrze, jak będziecie wiedzieć, co to jest natężenie dźwięku i od czego zależy. Świetnie, jak będziecie wiedzieć, w jakich ośrodkach dźwięk się może rozchodzić. Fajnie, jak będziecie wiedzieć, od czego zależy wysokość dźwięku oraz że dźwięk przenosi energię, no i od czego ta energia przenoszona zależy. Na koniec warto by było wiedzieć, jak rozwiązać zadanie z tego tematu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym opowiem więcej ciekawych rzeczy na temat dźwięku. Cześć!